dobrze wiecie, święty Mikołaj chodzi po świecie, dźwiga swój worek niezmordowanie i każde dziecko prezent dostanie. A kiedy rozda już prezenty, wraca do nieba uśmiechnięty. Choć czasem przykro świętemu, że nikt prezentów nie daje jemu. Ogłaszając konkurs o najdłuższy łańcuch, przyświecały nam właściwie dwa cele. Jeden taki bardzo prozaiczny, można powiedzieć, że przyziemny, czyli stworzenie najdłuższego łańcucha na terenie gminy, później może zgłoszenie go do Księgi Guinnessa. Ale wydaje mi się, że ten powód był najmniej istotny. Ważniejszy był ten drugi, czyli to, że jakaś grupa ludzi może stworzyć coś fajnego współpracując, czyli ten łańcuch traktowany troszkę w przenośni jako spinający działania pewnej grupy ludzi. Miałem nadzieję, że będzie to w ten sposób, że przyjdzie dziadek z wnuczką, mama z synem i razem coś fajnego zrobią. Teraz żeśmy właśnie robiły te łańcuchy z dziećmi, też tam było dwoje dzieci, bo teraz to z dzieciaków nie ma u nas praktycznie, tylko wszystko dorosłe. Było nas 5 osób i jeden wieczór żeśmy robiły ten łańcuch. Tego łańcucha mierzy 150 metrów, no i ładnie wygląda. Łącznie tutaj mamy 270 metrów łańcucha zrobionego z kółek kolorowych maseczków w papieru. O, robiliśmy to chyba 2 tygodnie w 5 osób. No trzeba wszystko pociąć w paski, a potem jeszcze to wszystko poskładać, skleić. Tak, Szymon ciął paski, ja kleiłem i reszta dawała klej, wie pani, że to sprawnie szło i też kleili z nami. No. Na świetlicę przenosimy dużo czasopism. Chcielibyśmy, żeby nasz łańcuch się jakoś wyróżnił. Dlatego jest inny niż inne łańcuchy na pewno. Nasz łańcuch ma 124 metry! No na ile nas było stać, na tyle zrobiliśmy tych łańcuchów, 150 metrów. Zrobiliśmy to wspólnie, z dziećmi, chętnie. Mamy tutaj 270 metrów łańcuszka, jest on ułożony po 10 metrów. I jest 27 sznureczków. Nasz łańcuch robiliśmy przez około 2 tygodni. Jak dla nas wyszedł nam bardzo pięknie. Myślimy, że innym też się spodoba i zdobędziemy jakąś przyzwoitą nagrodę. Ja zrobiłem łańcucha około 13 metrów. Robiliśmy różnie. Robiliśmy w świetlicy z dziećmi, robiliśmy w domu dzieci razem z rodzicami i tak wyszło nasze dzieło. Założenia były różne. Mieliśmy zrobić chociaż tak ze 100 metrów, ale że to nam tak sprawnie szło, to tak robiliśmy, donosiliśmy i wyszedł chyba prawie kilometr. Zastanawiając się nad nagrodami, miałem właściwie dylemat, czy nagrodzić rzeczywiście najdłuższy łańcuch, czy nagrodzić wszystkich uczestników tego konkursu. I prawdę powiedziawszy, nie chcę na razie zdradzać tej tajemnicy, jak to będzie nagrodzone, ale wszyscy uczestnicy będą z tego naprawdę zadowoleni. Dziadzio Mikołaj lasem wędruje, w okna zagląda i nasłuchuje. Gwiazdką w okna świeci, gdzie są grzeczne dzieci. Gwiazdką w okna świeci, gdzie są grzeczne dzieci.